На рыбы в каждютенький вольный день, на рыбы над лениву рzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę. Na ryby, by zielony wdychać chłód. Na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć. Na ryby. Witam serdecznie uczestników 13 gminnych zawodów wędkarskich w Małuszowie o puchar wójta gminy Męcinka. Witam serdecznie gości zaproszonych, witam wójta gminy Zgniewa Przyrodzenia, witam sponsora i radnego Andrzeja Ankusa, witam Radę Sołecką, witam panią Sołtys. Teraz trwa losowanie stanowisk. Mamy 24 zawodników. Powiem pokrótce o sposobie połowu. Tutaj nas nie obowiązuje żaden regulamin. Wszystkie ryby łapiemy i wszystkie ryby są ważone. I kto złapie największą ilość, będzie wagowo to rozpatrywane, ten będzie miał puchar wójta gminy i oczywiście nagrody. Także w tym momencie już będą losowania i będzie rozprowadzenie zawodników. Teraz może... Proszę Państwa, ja dziękuję za zaproszenie. Ja widzę, że tak w tym roku duża przewaga zawodników wędkarzy z Męcinki. Nie wiem, czy nie będziemy musieli budować takich stawów większych. Może szeroko połowycane. Ale z Małuszowa też zawodnicy są, tak? Są. Też, dobrze. Ja przede wszystkim dziękuję panu radnemu, pani Sołtys z Rady Sołeckiej, że zorganizowali tą imprezę, mimo że jest dzisiaj chłodno, ale ryby ponoć mają trać intensywnie, a najważniejsze to, że te ryby później przyjdzie z powrotem do tych stawów. Także życzę dobrych wyników i wszystkim pierwszych miejsc. Dziękuję bardzo. Jeszcze może, parę słów pan Andrzej Ankus. Jak co roku też ufundowałem nagrody, będzie to nagroda, słuchajcie, za największą rybę, pojedynczą, jedną największą, za najlepszego zawodnika z Piotrowi i za najlepszego, najmłodszego zawodnika z Interpolacji. No, czyli uważam za 13 zawody wędkarskie o puchar wójta gminy Męcinka za otwarte.